dzień dobry, witam się z Wami ponownie na moim kanale, z tej strony Monia. Witam się z Wami w kolejnym food vlogu na moim kanale, foodbooku wegańskim, czyli pokażę Wam wszystko, co będę jeść w ciągu dnia. Jak widzicie, ja mam mokre włosy, to znaczy, że się rano już ogarnęłam i jestem po porannym treningu. Byłam sobie na siłowni, zrobiłam fajny trening dołu i swój dzień zaczynam od kawy czarnej, jak zawsze, więc tutaj już Wam pokazuję, że to jest pierwsze, co w sumie dzisiaj zjem / wypiję. Oczywiście czarna kawa, bo tylko taką piję rano. Więc jak sobie ją wypiję, to będę się potem zabierać za śniadanie. Tu jeszcze od razu na wstępie taka rada, że warto sobie wypić kawę w odstępie od posiłku, żeby żelazo się przyswoiło, bo nie jest to mit. Jeżeli pije się kawę do posiłku, to żelazo się wypłukuje, nie przyswaja się z tego posiłku. Więc dlatego ja też piję około pół godzinki przed śniadaniem kawę, robię sobie odstęp i dopiero wtedy sobie robię śniadanie, więc za chwilę przejdziemy sobie do kuchni i zabierzemy się za jakieś szybkie śniadanko. Dobra, przenieśliśmy się do kuchni, odstęp od kawy jest zrobiony, więc zabieramy się za śniadanie i stwierdziłam, że z tego, co mam w lodówce, w sumie mogę jedynie zrobić jogurt z granolą i owocami, bo znowu jest bardzo ciepło, więc nie chcemy się robić niczego na ciepło, owsianki ani niczego takiego. I na zmianę jem w sumie jogurt i smoothie. Smoothie już jest tak przewałkowane w każdym z moich food vlogów, że stwierdziłam, że po prostu dzisiaj będzie ten jogurt. I nie mam dzisiaj już skyru, bo się ostatnio skończyły w moim sklepie. Mam tylko te zwykłe sojowe z Alpro, więc do nich sobie po prostu dodam więcej odżywki białkowej, żeby to białko trochę podbić. Zabieramy się do robienia. Aha, i jeszcze jakby ktoś chciał pomysły na bardziej ambitne wegańskie śniadania, a nie tylko jogurt, owsianka albo smoothie, to zapraszam do filmu z tygodniem wegańskich śniadań. On się tutaj pojawi gdzieś w kartach. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to serdecznie Cię tam zapraszam. Już mam gotowe moje śniadanko, czyli ten jogurt właśnie wymieszany z odżywką, z owocami. Oczywiście na górze jest jeszcze bardzo dużo cynamonu, jak zawsze w moich śniadaniach. No i są te owoce mrożone, też fajnie na lato jeszcze się sprawdzą. No i ja się będę już zabierać do jedzonka, to jest moje śniadanie, mój posiłek również potreningowy. Więc widzimy się w następnym posiłku. Teraz już godzina 15, ja tu już trochę zgłodniałam, więc będziemy robić kolejny posiłek w ciągu dnia, czyli taki lekki lunch, lekki, bo będzie to po prostu taki bowl z kaszą i jakimiś warzywami, które akurat mi się nawiną pod rękę. Myślę, że na pewno będą tam ogórki kiszone, jakieś awokado, co kupiłam, i pomidorki też będą, zobaczymy jeszcze, co tam jeszcze dodam. Będzie to po prostu taka miska wszystkiego. Zapraszam do kolejnego przepisu. I tym sposobem lunch mamy gotowy, czyli takiego bowla z różnymi warzywami. Jeszcze opowiem, co tutaj dam. Są pomidorki, ogórki kiszone, awokado, hummus, kasza jaglana, fasola czerwona, miks sałat i sos zrobiłam z tahini i musztardy i tych rzeczy, które tam pokazałam w przebitkach. I to by było na tyle z lunchu. Zaraz się będę zabierać do jedzenia. I widzimy się w następnym posiłku. Jeżeli nie w jakiejś przekąsce, to w kolacji. Ale myślę, że dzisiaj jest taki dzień, że jakaś przekąska wpadnie, więc do zobaczenia. Siema, wiecie co? Wróciłam z pracy i się zrobiłam głodna, miałam ochotę na coś słodkiego, małego i słodkiego, więc upiekłam sobie ciastka, dosłownie takie wegańskie pieguski, bo znudziły mi się już te sklepowe wegańskie słodycze typu Oreo i te ciastka Lotus. I jeżeli znacie jakieś wegańskie ciastka, które dostanę w normalnym sklepie spożywczym, typu, nie wiem, jakaś tam sieciówka Lidl czy Kaufland, to mi napiszcie koniecznie w komentarzu, bo Oreo i Lotusy mi się przejadły. Czekam na jakąś nową inspirację, więc będę czekać w komentarzach, piszcie mi koniecznie, bo już po prostu potrzebuję czegoś, nie chcę mi się za każdym razem piec tych ciastek. A co do samych ciastek?
tutaj Wam gdzieś teraz się pojawi przepis. To jest bardzo spontaniczny przepis, sama go ułożyłam, bo dosłownie żaden przepis na ciastka mi nie wychodził. Każdy było albo za dużo czekolady, mąki, coś tam, no nie pasowało mi to po prostu. Ułożyłam sobie swój przepis, wszystko jest więcej na oko, ale staram się to teraz zapisywać, żeby Wam po prostu pokazać przepis. I moim zdaniem to są najlepsze wegańskie ciastka, jest to dosłownie mąka, czekolada i zresztą to, co widzicie tutaj na przepisie. No i to by było na tyle i widzimy się w następnym, ostatnim posiłku już, czyli kolacji. A przede mną jeszcze dzisiaj trochę zajęć, więc do zobaczenia. Zbliża się godzina 20, a to oznacza, że będę się zabierać za ostatni prawdopodobnie posiłek w ciągu dnia, jaki będę jeść. I będzie to makaron z warzywami stir fry i tofu, taki powiedzmy po chińsku. On jest bardzo szybki i zawsze wykorzystuję do niego akurat te warzywa, które mam. Akurat teraz też mam resztkę, więc sobie je zużyję. Tofu najprawdopodobniej użyję jakieś marynowane, gotowe garam masala albo teriyaki, bo może będzie bardziej pasować. I do tego zrobię taki sos orzechowo-sojowy. I jeszcze chciałam powiedzieć, że dla podbicia białka użyję dzisiaj makaronu z soczewicy, bo mało miałam, się wydaje, białka w ciągu dnia. Robiłam trening siłowy, więc dobrze by było o tym białku pamiętać. No i co, zabieramy się do ostatniego dzisiejszego przepisu. Ostatni posiłek w ciągu dnia, czyli makaron, jest już gotowy i tutaj jeszcze na wierzch dałam sriracha, bo ja bardzo lubię na ostro, zwłaszcza, że są to takie azjatyckie smaki, więc myślę, że tutaj pasuje. Dałam też czarny sezam, bo też go bardzo lubię. Idealnie by tu jeszcze pasowała cebulka zielona, tak na górę posypać, ale że nie mam, a nie kupowałam specjalnie do tego przepisu, no to cóż, nie wszystko jest idealne. To jest ostatni posiłek mój w ciągu dnia, już tam sobie skosztowałam, że bardzo dobrze wyszło. I co, to będzie ostatni posiłek w ciągu dnia mój. Więc będę się też żegnać w tym momencie i to już było wszystko, co chciałam pokazać. Myślę, że były to dosyć proste, szybkie przepisy, tak jak zawsze na moim kanale. I jeżeli film Ci się podobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę. Napisz mi miły komentarz albo po prostu napisz komentarz, czy Ci się podobało, czy nie. Zostaw subskrypcję po więcej super szybkich, wegańskich przepisów. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!